jazda na jednym kole, wyścigi tandemów, a także bezpłatny warsztat rowerowy. Kolektyw Rozbrat zorganizował dziś w Parku Wodziczki festyn dla miłośników jednośladów. W ten sposób grupa chciała również zaprotestować przeciwko zmianie planu zagospodarowania przestrzennego na Sołaczu, bo głosowanie w tej sprawie już na wtorkowej sesji. Jazda na takim rowerze nie jest łatwa. Wymaga dobrej koordynacji ruchowej i niemałego skupienia. Do jazdy potrzebna jest także konsekwencja. Główna zasada jest to, żeby trzymać cały czas tyłek, żeby siedzieć cały czas w środku i nigdy z niego nie wstawać. Właśnie tej trudnej sztuki mógł się dziś nauczyć każdy, kto wybrał się do Parku Wodziczki na sołacki festyn rowerowy. Organizator imprezy Kolektyw Rozbrat przygotował tam wiele konkurencji rowerowych, m.in. wyścigi tandemów. Wszyscy, którzy chcieli sprawdzić siłę swoich mięśni, mogli spróbować kolarstwa szybkościowego, pedałując na przymocowanym rowerze. Najlepsi potrafili rozpędzić się nawet do 70 km na godzinę. Jak na prawdziwy festyn przystało, nie mogło zabraknąć też potraw z grilla. Miejsce tradycyjnych kiełbasek zajęły tu wegetariańskie szaszłyki. Robione, jak widać, z cukinii, pieczarek, cebuli, kotletów sojowych i papryki. Na festynie stanął też mobilny warsztat Kolektywu Rowerownia. Każdy rowerzysta mógł tu bezpłatnie zasięgnąć porad technicznych, czy naprawić uszkodzony jednoślad. Otworzyliśmy tu nasz punkt mobilnego warsztatu, to już chyba z 20 rowerów naprawiliśmy. Takie, no zazwyczaj wiadomo, to były jakieś drobne naprawy i tak dalej. Ale tutaj pomogliśmy, że około 20 rowerzystom. Poprzez organizację festynu rowerowego w Parku Wodziczki Kolektyw Rozbrat chciał sprzeciwić się zmianie zagospodarowania przestrzennego okolic Sołacza. Projekt nowego planu zakłada zabudowę kwadratów zieleni w Parku Wodziczki oraz wzdłuż ulicy Grudzieniec. Korzystamy z tej może już ostatniej okazji, żeby wykorzystać tą przestrzeń, która jest naszą wspólną społeczną przestrzenią. Jednocześnie też mówimy, że nie zgadzamy się z planem i będziemy robili wszystko, żeby ten plan zawetować. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na sesji Rady Miasta w najbliższy wtorek. Radosław Śledziński, Puls Dnia.